Siema, no witam was, środa. Jak widzieliście, ta Olimpia się zaczęła troszeczkę dziwnie, z uwagi na fakt, iż poniedziałku w ogóle nie było, wtorek był tylko treningiem. Dlaczego tak? Dlatego, że w poniedziałek miałem dużo roboty, teraz jeszcze mam ostatnie szlify pracy magisterskiej, muszę napisać czwarty rozdział, tą metodologię, więc co chwila są tylko maile między mną a promotorem o treści, czy może być, tak może być, nie, jednak nie może być i tak, wiecie, tak w kółko. Zresztą każda osoba, która pisała pracę magisterską, zapewne wie, o czym mówię, a jeżeli nie pisaliście, a będziecie pisali w przyszłości, to się dowiecie. A osoby, które nie mają zamiaru pisać w ogóle, macie farta. Bo nic tak nie wkurwia oprócz ludzkich dziur, jak właśnie to, że musicie poprawiać i pisać 158 raz to samo w sumie. Dlatego tak to wygląda. No i co, ja teraz... Kurwa. Ja teraz jestem już po pracy. Jadę do Sukcesji. To jest centrum handlowe w Łodzi. W sumie trochę paradoks, bo ono jest już dość długo. Przestawiło się od dziur. Ono jest już dość długo, a ja nigdy w nim nie byłem, wiecie, i to jest spowodowane tym, że po prostu nie mam kompletnie potrzeby, znaczy nie miałem, ale teraz tam podjadę, dlatego że muszę się zorientować odnośnie nowego sprzętu, ponieważ chcę zakupić, na razie inwestowałem dość, jak na mnie, spore fundusze w sprawy dźwięku i tak dalej, aczkolwiek laptop, który mam obecnie, no już dogorywa, więc trzeba zainwestować w nowy. Dlatego mój znajomy informatyk polecił mi sklep X.comp, który siedziba jego się znajduje w Łodzi, właśnie w Sukcesji. Podobno są w stanie na miejscu, jeżeli powiem co do czego mi będzie potrzebny głównie laptop, to są w stanie mi go tam jakoś polecić, jakiś dobry model skonfigurować i tak dalej. No więc jadę się dowiedzieć, przy okazji jeszcze muszę wpłacić pieniądze do wpłatomatu. No i to dlatego tam jadę, więc w sumie też może zobaczycie tą sukcesję. No i co, i jeszcze na szybko, w poniedziałek dzień bez treningu, dlatego też nic nie nagrywałem, bo mówię, dużo roboty, więc nic ciekawego się nie działo. Wczoraj trening nagrany, prócz treningu nic, dlatego że też dużo pracy, nie było nawet kiedy. Teraz jestem w trakcie zmiany mojej pracy ogólnie, razem z właścicielem, czy z moim szefem, szukamy, czy w sumie znaleźliśmy nowe biuro, ale to wiecie, dużo jeżdżenia, załatwiania i tak dalej, i tak dalej. Będę pracował w nowej branży, ale to już tam nie pytajcie w jakiej, bo to są resztki mojej prywatności. No i co? I tak to wyglądało, więc teraz mamy środę. W domciu już jest zrobiona Personal Olympia z zeszłego tygodnia. Jedyne co, to muszę ją wgrać na YouTube. Mam też dzisiaj terapię manualną w domu o godzinie 20, dlatego też trening robiłem rano i dlatego też ten trening dzisiejszy nie został nagrany. Jest to spowodowane tym, że po prostu rano byłem sam na siłowni, nie było nikogo, kto mi mógł pomóc w nagraniu, a wieczorem właśnie nie trenuję dzisiaj, dlatego że musiałem się umówić na tą terapię manualną, bo to jedyny termin najszybszy był właśnie teraz, a mam problem ciągle z plecami. Odnowiła mi się ta kontuzja, o której wam mówiłem wcześniej w tym odcinku lędźwiowym. Prawdopodobnie wiem, od czego to jest, ale na razie nie chcę jeszcze mówić, więc mam nadzieję, że jak teraz dojdą te plecy do ładu, no to już to się więcej nie powtórzy. No i dzisiaj właśnie miałem tą terapię manualną w domu. Zobaczymy, pierwszy raz w życiu będę miał terapię manualną, bo mój znajomy fizjoterapeuta, który mnie zawsze tam ogarnia pod względem masażu sportowego i właśnie tych punktów spustowych ostatnio w pośladku, co wam mówiłem, powiedział, że żebym spróbował właśnie tej terapii manualnej u jego znajomego, też bardzo dobrego fizjoterapeuty, który jest specjalistą właśnie w terapii manualnej, no bo może być to właśnie spowodowane również kwestiami związanymi z tym, że ta terapia może mi pomóc. Dlatego jestem bardzo ciekawy i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, bo ta kontuzja może nie jest jakaś bardzo niebezpieczna,
ale jest kurewsko uciążliwa, kurewsko, bo ja normalnie funkcjonuję, jestem w stanie się podnieść, wstać i tak dalej, ale przy każdym ruchu, w którym dochodzi do zgięcia w odcinku lędźwiowym, zwłaszcza przy zmianie pozycji z leżącej na siedzącą, czy z siedzącej na stojącą, ten ból jest, może, no on nie jest jakiś bardzo silny, ale jest nieprzyjemny, bo to jest właśnie nerwoból i to bardzo wkurwia. Przez to też dzisiaj robiłem klatkę drugi raz w tygodniu zamiast nóg, bo powinien robić czwórkę, ale z trenerem o tym rozmawiałem, powiedział, że na razie żebym odpuścił, żeby nie dojebał po prostu tych mięśni do końca, więc nóg znowu nie robię, co mnie wkurwia niesamowicie. Chciałem robić dzisiaj same wyprosty, ale no ja jestem, no może to dziwnie zabrzmi, ale no taka jest prawda, ja podchodzę do tego bardzo poważnie i profesjonalnie, więc jeżeli mój trener mi mówi, żebym nie robił, to nie będę tego robił bez jego zgody, więc no słucham się trenera, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już znowu będę normalnie trenował, zresztą w sobotę mam się do niego zgłosić, mam ustalać nowy trening, bo już ten trwa 6 tygodni, więc czas na zmiany. No i co? No i to właśnie to by było w sumie to, jeżeli chodzi o takie rzeczy informacyjne dla was. Zaraz będę w tej sukcesji, znaczy może nie zaraz, za parę minut będę w tej sukcesji, to też sobie zobaczycie. To jakiś pajac macha, chyba nie do mnie. No i co? No i tyle. W pracy wszystko git, forma się robi, waga spada. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, tylko oczywiście jak zawsze musi się coś jebnąć, no i w tym momencie są to właśnie te plecy. Jeżeli tu będzie wszystko w porządku, to naprawdę będzie wszystko git, no bo oczywiście mam jeszcze tą pracę magisterską, ona mnie ciągle wkurwia, ciągle mam ją gdzieś tam w podświadomości, męczy mnie to strasznie, ale codziennie sobie powtarzam, że to już jest kurwa sama końcówka, że muszę spiąć dupę do końca i w końcu zakończyć ten jeden pierdolony etap w życiu, żeby mieć to z głowy raz na zawsze. Dlatego też nie dołuję się tym zbytnio, bo jest to no, mój wolny wybór, sam poszedłem na te studia i to jest końcówka tych studiów, więc trzeba po prostu zakończyć to, co się zaczęło. Co nie zmienia faktu, że jest to dość upierdliwe, zwłaszcza ta końcówka, zwłaszcza rozdział metodologiczny jest po prostu przejebany. Tym bardziej, że ja u siebie na uczelni mam tak, że mam napisać powiedzmy tę metodologię we wstępie, a później kurwa w rozdziale metodologicznym rozwinąć jeszcze tą metodologię bardziej, tak? Więc napisać to samo co we wstępie, tylko innymi słowami, trochę dłużej, więc to jest w ogóle dla mnie zdup pomysł, no ale ja tego nie wymyślam, muszę to zrobić. No i co? No i to tyle, no więc teraz jadę właśnie do tej sukcesji, chcę to poogarniać, żeby być na 20 w domu na spokojnie. Po tej terapii manualnej chcę usiąść właśnie do pisania tej metodologii. No i jak przyjdę do domu, to oczywiście od razu klikam, aby wgrywać materiał na YouTube, żebyście go mieli wieczorem. No i mam nadzieję, że w najbliższym... Musicie mi wybaczyć, to jest końcówka naprawdę tego magistra, zmiana pracy, to wszystko, co wam powiedziałem, więc dlatego musicie mi troszeczkę wybaczyć, że nie ma materiałów innego pokroju, ale naprawdę sam odczuwam chęć, to jest dość istotne, że odczuwam chęć robienia tych materiałów nowych, ale po prostu nie mam kiedy, nie mam jak, bo każdy materiał zajmuje sporo czasu, jak chcecie go nagrać, a ja nie mam tego czasu w sytuacji, w której muszę się zająć tym magistrem, żeby go dokończyć, bo mi się zbliżają terminy, kiedy muszę tą pracę zdać do dziekanatu, więc ja chcę się obronić na początku lipca w pierwszym terminie, dlatego też tak mi czas nagli. I to tyle. To tyle na ten moment. Do zobaczenia. Dobra, godzina 21.12, już jestem po terapii manualnej. Zobaczymy jutro, jaki jest jej efekt. A tutaj przygotowuje mi się moja kolacja, czyli omlet z 50 gramów natural egg whites. Do tego trochę stevie dodałem i poleci to wszystko z syropem 0 kalorii jakimś od e-protein. Jaki syrop? Nie wiem jaki. Zobaczymy. Dobra. Do zobaczenia jutro.
Siema, witam was, czwartek, godzina 7:10 około, ja właśnie jadę na rynek, moja morda trochę jeszcze taka opuchnięta, bo niedawno wstałem, ale zjadłem śniadanie, bo to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, podobno, i umyłem zęby, więc jadę teraz na rynek, muszę kupić mięso, bo mi się już kończy, no dzisiaj jeszcze oczywiście mam, ale już na jutro bym musiał kupować, a że się obudziłem w miarę wcześnie, no to postanowiłem, że pojadę na rynek, a nie do jakiegoś tam Lidla, czy gdzieś tam, czy do jakiegoś innego dyskonta, bo no zawsze wiadomo, jak macie sprawdzone miejsca, gdzie możecie kupić mięso, to już nawet nie patrzmy na tą jakość pod względem jakimś tam prozdrowotnym, bo to tam ma akurat moim zdaniem małe znaczenie w przypadku takiego mięsa jak powiedzmy kurczak, ale no na pewno jest to lepszy wybór, jeżeli kupimy świeże mięso w sprawdzonym miejscu, aniżeli to paczkowane, bo to paczkowane jednak wychodzi nas troszeczkę drożej, wbrew pozorom, dlatego, że po pierwsze jest naładowane wodą w dużych ilościach, a po drugie producenci lecą w wała i podają wagę razem z opakowaniem, czyli automatem wam odchodzi trochę ceny, znaczy trochę wagi i ta cena wzrasta, więc to wcale nie jest tak, że to w dyskontach jest tańsze, ja po prostu na co dzień kupuję w dyskontach, bo nie mam czasu. Bo jak wstanę za późno, albo muszę jechać do Chili, albo coś tam innego pozałatwiać, to po prostu nie mam kiedy jechać za bardzo, aby to mięso kupić. A dzisiaj wstałem trochę wcześniej, więc jadę, kupimy parę kilo. No i to było to. Wczoraj miałem tą terapię manualną. Dupa mnie dzisiaj tak boli, jakby mi ktoś się pociął. Bo ten zabieg, który miałem robiony na tych punktach spustowych jakieś 4 tygodnie temu, no to było nic, dosłownie to było nic w porównaniu do tego, co miałem teraz, jeżeli chodzi nie tylko o siłę wykonania, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestie... Kurwa, znowu idę, pojechałem, ja pierdolę. Za każdym razem robię ten sam błąd. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale powiem wam szczerze, że za każdym razem jak tu jadę, to za każdym razem zamiast skręcam po prostu o jedną przecznicę za wcześnie. Brakuje mi tłuszczy chyba w diecie już. Mózg nie pracuje jak powinien. Wracając do tematu, to co miałem 4 tygodnie temu zrobione, no to nie było to na pewno tak intensywne jak wczorajszy zabieg. Wczoraj przez 1,5 godziny miałem robioną nie tylko kwestie punktów spustowych, ale również mobilizację całego odcinka lędźwiowego, mobilizację całego mięśnia pośladkowego, rozciąganie gruszkowatego w każdej płaszczyźnie praktycznie. Dupa mnie do tej pory boli, nadal czuję te plecy, jest trochę lepiej niż było. No ale to wiadomo, że to nie przychodzi od razu. Pokazano mi kilka fajnych technik, które mogę sobie stosować w domu samemu, aby sobie porozciągać jeszcze bardziej mięśnie, aby właśnie popracować nad tymi przykurczami, można powiedzieć. No i dlatego też mam zamiar w wolnej chwili, jeżeli takową znajdę w najbliższym czasie, no to mam zamiar specjalnie dla was, specially for you, zrobić materiał o tym, bo to jest bardzo przydatna kwestia i jak macie cierpieć, tak jak ja cierpię w tym momencie, no to może wam się uda zapobiec pewnym kwestiom. Dodatkowo jeszcze się okazało, że dwa kręgi, odcinek w kręgosłupie na wysokości odcinka lędźwiowego, ja teraz nie pamiętam, które to dokładnie kręgi, w każdym razie no na wysokości dwóch kręgów miałem jakieś takie stwardnienie mocne i paradoksalnie, bo jest to dokładnie, ja nic o tym nie mówiłem, a jest to dokładnie ten punkt, który zawsze u mnie powoduje to, że mam problem z martwym ciągiem, po prostu jak schodzę poniżej pewnego poziomu w dół, to nie jestem w stanie utrzymać w tym miejscu prostych pleców, żeby skały srały nawet bez ciężaru, mi się same zaginają i to jest dokładnie to miejsce, w którym miałem kontuzję odcinka lędźwiowego 5 lat temu. Wczoraj dopiero, znaczy wczoraj oczywiście powiedziałem, że miałem taką kontuzję.
jazdy, bo mówiłem wszystko, co się działo. No i miałem to sprawdzane, miałem to mobilizowane również, bo dokładnie powiedziałem mniej więcej, w którym miejscu to miałem, a po zrobieniu wywiadu i badania takiego uciskowego od razu zostało mi powiedziane, w którym to jest miejscu. No i miałem mobilizację tych kręgów też, więc zobaczymy, czy to coś zmieni, czy nie zmieni. Pokazano mi też również fajną technikę z rollerem, jak mobilizować właśnie odcinek lędźwiowy kręgosłupa, aby nie dochodziło do dyskopatii w przyszłości, więc naprawdę, naprawdę zajebiste rzeczy. No, więc myślę, że to może być ciekawy materiał dla Was. A ja teraz już kończę, bo podjeżdżam pod rynek. Chcę tu być jak zwykle bardzo krótko i do zobaczenia później. Ok, 7.30, właśnie przyszedłem do domu. No i co kupiłem? Kupiłem 2 kg mięsa mielonego z kurczaka, to jest też filet. Zresztą widać to, jak się przyjrzycie, że tutaj nie ma praktycznie żadnego syfu. I oprócz tego normalnego fileta jeszcze 4 kg. Zaraz zabieram się za robienie tego, żeby już to z głowy. No i tyle, do zobaczenia. Godzina 23.22, czy 23.20 powiedzmy. Ja jestem już po treningu, dzisiaj trening nie był nagrany, tutaj macie talerz, w którym były ziemniaczki i wołowina już zjedzone. Woda. Sił wam doda. Już zjedzone. Dzisiaj treningu nie nagrywałem, ponieważ był to kolejny trening pleców, taki sam jak te, które już były, więc nie ma sensu tego wszystkiego powielać. No i co, zaraz to muszę ogarnąć trochę w kuchni. A oprócz tego dzisiaj jedna dla was istotna rzecz. Coś nowego powiedzmy. Mam kolejne masełko. Jak widzicie, KFD Mister Maseł. Tutaj masło migdałowe. Teraz jeszcze masło naturalne z orzechów arachidiowych smooth. To jest to. I oprócz tego jeszcze, jeżeli chodzi o kwestie KFD, przyprawy, wszystkie rodzaje jakie są. Najbardziej się na ten moment interesuje tą, czyli pomidorki ziołowe z czosnkiem i bazylią, z tego względu, że tutaj nie ma ani soli, ani cukru w składzie, jak widzicie. Więc jest to, no, zoom, załap. O, proszę bardzo. A, przepraszam, sól jest. Ale nie ma tutaj cukru, więc na redukcji dla mnie spoko. W tych innych niestety jest cukier. Będzie stosowany na masie. Oprócz tego jeszcze mamy bam, 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 shakery, jak widzicie, od KFD. Klasyczne, zwykłe shakery. Takie same miałem z Nanoxa. One są bardzo fajne, bo przez to, że ten korek jest duży, to z nich się bardzo dobrze pije. Co mi się podoba? No ten wzór jest po prostu genialny. Kapitan Unnatural. A tu drugi shaker. Get Big or Die Trying. Też KFD. I co jeszcze? Co jeszcze mogę wam tu dzisiaj powiedzieć? Moje plecy już dużo lepiej. Tu mam jeszcze koszulkę, też z KFD. Sharapen Squad. Tanka. Sharapen Squad. Na sobie mam, nie wiem czy to będziecie widzieć w tym świetle, ale coś tam się odbija. Też z tym kapitanem Unnatural. Więc spoko, bardzo fajnie. Notabene będzie konkurs z KFD. Razem z Polish Fitness Weekiem zrobiony w tej personal Olympii, prawdopodobnie w niedzielnej części. Podam szczegóły co i jak. No i to było wszystko, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dzisiaj się nic takiego ciekawego dla was nie wydarzyło. Na całe szczęście, o widzicie jaki burdel, na całe szczęście moje plecy już są w lepszej kondycji. Jeżeli chodzi o mój mięsień pośladkowy i gruszkowaty, to jest kuźwa tak, to po wczorajszym zabiegu jest tak, za przeproszeniem, rozjebany, że czuję, jakbym od środka miał zbity mięsień. Tak jakbyście na przykład się uderzyli, macie siniaka, to ja mam dokładnie takie uczucie od środka, od wewnątrz, czyli no ten punkt spustowy, który tam był, ten przykurcz, musiałby zostać konkretnie rozbity. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, nic więcej nie będę tutaj nagrywał teraz. No i co, do zobaczenia, do jutra. Witam was, piątek, godzina aktualnie 8.13, przed chwilą zjadłem swoje śniadanie, oczywiście jeszcze mi trochę jajecznicy upadły, będą mniejsze przyrosty, zaraz to posprzątam. A tutaj co? A tutaj słuchajcie, robię wołowinę, którą rozmroziłem wczoraj.
O, tak to wygląda. Jakby ktoś się pytał, co tu jest, to jest tutaj pół kilo ligawy i jeszcze około 600-700 gramów jakiegoś innego mięsa, też w miarę chudego wołowego. Zaraz zabieram się jeszcze za obróbkę kurczaka. I to tyle na ten moment. Od poranka zaczynamy przygotowywać jedzenie na najbliższe dni w sumie. No i tyle. Godzina 20:18, jestem już po treningu, dzisiaj poszedłem wcześniej. Nic nie nagrywałem, ponieważ był to kolejny trening barków, taki sam jak ten, który nagrałem na początku tygodnia. Ogólnie mam dzisiaj strasznie słaby dzień, bardzo dużo roboty związanej nie nawet z moimi jakimiś tam powiedzmy przygotowaniami, ale po prostu z rzeczy służbowe. Rano jeszcze napisałem zakończenie pracy magisterskiej, wysłałem do promotora, więc spoko. Jeżeli to zaakceptuje, no to koniec pisania pracy magisterskiej, a jeżeli nie, no to jakieś tam poprawki, no ale już jesteśmy na finiszu. Ja teraz zabieram się za robienie jedzenia i tego potreningowego i jeszcze szamy na jutro, bo jutro, tak jak wspomniałem, już uczelnia, więc trzeba to wszystko przygotować. Na szczęście robię to już automatycznie praktycznie, oprócz tego jeszcze muszę wziąć prysznic i zobaczę, jeżeli będę miał jakąś wenę, żeby wam coś przekazać jeszcze w dniu dzisiejszym, to nagram coś wieczorem, a jak nie, no to jutro w sobotę i w niedzielę będę chciał nagrać trochę więcej materiału, żeby jakoś zapełnić tą personal limpię, bo jestem na zdupy. Ale no, sorry, ale dzisiaj naprawdę mam mega ciężki dzień, zero energii, kompletnie na nic. Te plecy jeszcze mnie pobolewają, więc dodatkowo wkurwia. Poza tym, tak jak już wam wspominałem, zaczynam się zajmować trochę nowymi rzeczami w pracy też, więc dużo obowiązków w robocie. Mój mózg ledwo pracuje, więc jest hardkorowo, ale trzeba opuszczać strefę komfortu, żeby się rozwijać. Ja się trzymam tej dewizy życiowej i jak na razie dobrze mi to wychodzi, na plus za każdym razem. No więc teraz kończę i zabieram się za ogarnianie życia. Do zobaczenia. Siemanko, witam was wszystkich. Sobota, godzina jest teraz 9:25. Ja jadę na uczelnię, na zajęcia. Micha ze mną, całą torbę mam ze sobą, którą mam tutaj. Proszę bardzo. Mam tam 3 posiłki. Oprócz tego jeszcze 2 litry wody ze sobą, a shaker na trening z tyłu w samochodzie, w bagażniku mam torbę z ciuchami na trening też, znaczy z ciuchami, no mam tam wsadzone po prostu spodenki Squad Pro i Rasha, tutaj też od Pound Out'a. Dlaczego tak? Dlatego, że po prostu zaraz po zajęciach będę zasuwał do trenera, od trenera chcę iść na trening, żeby mieć to z głowy. Wieczorem, znaczy późnym południem jadę do swojej babci, a po dawno u niej też nie byłem. Wczoraj urodziny miała moja krześnica, ale choruje na wiatrówkę, więc też jutro miałem do nich jechać, aczkolwiek nie wiem, czy pojadę, bo ja chyba nie byłem chory na wiatrówkę, więc nie chcę teraz odjebać numeru. Wolę na zimne dmuchać, więc pojadę chyba do nich w przyszłym tygodniu, co powodowało, że jutro miał trochę czasu i jutro chcę nagrać materiał odnośnie mobilności, bo będę miał zajęcia, które skończę o 11:15, chyba jakoś tak, od 8 do 11:15, więc nie ma tragedii. Miałem jechać na uczelnię rowerem, tym miejskim, aczkolwiek mam cały czas taki spadek mocy, że Nie wyrobiłem się czasowo, po prostu rowerem mógłbym nie zdążyć, a poza tym jestem tak wyjebany, że że po prostu ledwo nawet tutaj was mówię teraz. Taki jestem przemęczony jakiś, nie wiem, dużo mam teraz na głowie, zresztą to już mówiłem wam wczoraj, nie będę się powtarzał. No i co, no i dzisiaj właśnie jak pojadę do trenera, to mamy ustalić nowy plan treningowy, bo tym aktualnym trenuję już 7 tygodni, więc czas najwyższy na zmianę. Zaraz ktoś powie, po co zmieniać plan treningowy? Nie trzeba zmieniać planu. Oczywiście, że nie trzeba, ale ja jestem wyznawcą starej szkoły. Sprawdza się to u mnie rewelacyjnie. Jaki trening by nie był, to mniej więcej po 4-6 tygodniach ja odczuwam po prostu adaptację do niego. Już ten mięsień nie reaguje tak samo. Nawet jak idą rekordy jakieś tam siłowe, to i tak odczucie zmęczenia nie jest tak duże jak na początku. Ten mięsień trzeba ciągle atakować nowym bodźcem, ja tak uważam.
Ale jeżeli komuś pasuje trenowanie ciągle tak samo, to niech trenuje. Ronnie Coleman całe życie napierdalał ten sam trening na każdą partię praktycznie i miał efekty, więc ja nie mówię, że tak się nie da. Oczywiście, że się da, aczkolwiek ja wolę po prostu w ten sposób. No i co? No i to chyba wszystko na ten moment. Nie będę już dłużej gadał, bo nie ma to najmniejszego sensu, aby pierdolić dla pierdolenia. Postaram się dzisiaj na pewno coś jeszcze nagrać. Na pewno jak wyjdę od trenera, to wam znam jakieś tam relacje. No. I tyle. Hello. Siemaneczko, ja już jestem po treningu, jest godzina 18.30. Zrobiłem też interwał klasycznie, aczkolwiek był to ostatni interwał, jaki będę robił w tej kondygnacji, dlatego że dzisiaj byłem też u trenera i ustaliliśmy, że będę teraz robił interwał rano na czczo, zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Na razie wszystko idzie spoko, oprócz tego, że jestem wyjebany, słabo się czuję, ale waga leci po prostu teraz, naprawdę aż ja jestem w szoku, bo sylwetka zmienia się, można powiedzieć, z dnia na dzień, a waga chociażby w przeciągu ostatnich 3 dni spadła o kilogram ponad, więc no dzieje się w przeciągu ostatnich 2 dni spadł mi centymetr w pasie kolejny, więc jest fajnie, no ale kombinujemy, szukamy złotego środka na mnie cały czas. W tamtym roku robiłem zwykłe cardio rano na czczo. Co to dało? Dało to to, że redukcja wyszła, aczkolwiek do samego końca trzymałem w chuj, dosłownie w chuj wody w nogach. Teraz zobaczymy, jak sprawa będzie wyglądała, jak będzie leciał interwał, bo moje nogi wyglądają już dzisiaj lepiej niż wyglądały na koniec zeszłorocznej redukcji, więc na pewno interwał daje radę, sprawdza się. Ale no robiłem go cały czas po treningu, teraz spróbujemy go robić rano. Dzięki temu będę robił również 2 sesje rozciągania w ciągu dnia, bo będę się rozciągał po treningu, w tym czasie, kiedy do tej pory robiłem cardio, ale też rano po cardio będę się rozciągał, a w zasadzie mam taki plan, że rano będę robił rolowania i masaż punktów spustowych, czy masaż tkanek głębokich i rozbijanie punktów spustowych. Zresztą jutro mam zamiar nagrać materiał o tym, jak to będę sobie robił dla was, i to będę robił rano, bo będę miał rozgrzane kopyta, bo z plecami jest już dużo lepiej niż było, jeszcze nie jest dobrze, ale już jest naprawdę duża poprawa. Nawet o dziwo widzę w rozciąganiu, że ten mięsień pośladkowy i gruszkowaty jest dużo, dużo lepiej rozciągnięty niż był. Więc no na pewno to, co robię, daje jakiś tam efekt. A wieczorami postanowiłem sobie, że po treningu siłowym będę rozciągał partię, jaką robiłem dzień wcześniej, żeby nie rozciągać tej samej partii, którą robiłem danego dnia, ale będę rozciągał tą partię, którą robiłem dzień wcześniej. Dlaczego tak? Dlatego, że no to już wiele razy było poruszane, że to wcale nie jest takie optymalne, aby rozciągać partię mięśniową, którą się trenowało siłowo zaraz po tym treningu siłowym. Jest to może nie dużym błędem, ale jest to błędem, dlatego że ten mięsień jest nierównomiernie rozgrzany. Zresztą Paweł z DSM-u kiedyś w jednej z debat o tym też wspominał, jak rozmawialiśmy, i ogólnie jest to potwierdzone, że rozciąganie po treningu partii mięśniowej, którą się robiło na danym treningu, wcale nie jest takie optymalne. Wbrew pozorom może to nawet osłabić mięsień, więc dlatego będę robił to, co robiłem dzień wcześniej, jeżeli chodzi o trening. A że trenuję teraz 6 razy w tygodniu już, no to praktycznie można powiedzieć, że codziennie będę się rozciągał w ten sposób. No i to by było tyle. To by było tyle, teraz jadę do dziadków. No, dużo roboty mam teraz. Na szczęście dostałem przed chwilą wiadomość od korektorki pracy magisterskiej, że wstęp mój i metodologia została przez nią już poprawiona, że bardzo jej się podoba, że zrobiła parę poprawek minimalnych, ale ogólnie jest spoko. I czekamy teraz tylko na to, aż mój promotor zaakceptuje zakończenie mojej pracy, którą wysłałem wczoraj. I jak tylko będę miał... Okej, wcześniej ucięło mi materiał, bo miałem już pełną baterię, znaczy pełną pamięć,
Zaraz idę spać, bo wszystko już poogarniałem, więc jutro niedziela, jutro postaram się coś tam jeszcze więcej ponagrywać dla Was, żeby zapchać jakoś tam personal Olimpię. Szczerze mówiąc, to nawet nie pamiętam teraz, na czym skończyłem, ale to już nie będę kontynuował, sprawdzę to na spokojnie. No i jutro na pewno dłuższy materiał. Idę spać, elo. Siemanko, witam Was, niedziela, godzina 4:40. Mówię oczywiście 4:40 rano. Ja właśnie skończyłem swój interwał. Teraz sobie jadę na luzaku, bez większej spiny. Odpoczywam po intensywnym właśnie interwale. 25 minut, lekka zmiana po wizycie wczoraj u trenera. Teraz zmiana na 25 minut interwału na czczo, a po treningu nie będę w ogóle kręcił. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tego powodu, dlatego że jak robiłem ten interwał po treningu, no to skoro trener kazał, to robiłem, ale bardzo mi to nie pasowało, bo no nie ukrywajmy, jeżeli trenuję teraz około 21, bo wcześniej w Chile jest za dużo ludzi, żebym zrobił trening tak jak powinienem, no to to powodowało, że często gęsto wychodziłem z Chile przed, znaczy w sumie po 23, a kładłem się przed pierwszą w domu i wszystko było na wariackich papierach. A teraz, dzięki temu, że interwał będzie kręcony rano na czczo, no to zaraz sobie pójdę pod prysznic, później zjem śniadanie. Oczywiście śniadanie zostaje takie samo, 6 całych jajek rozmiar M bądź 5 jajek rozmiar L i 20 ml smalcu gęsiego bądź też masła klarowanego. Aktualnie mam dużo smalcu, więc wcinam ten smalec, zresztą nawet smakowo mi bardzo pasuje teraz. Więc po treningu wieczorem będę się rozciągał, a mianowicie robił trening mobilności, dokładniej rzecz ujmując. A tak jak teraz po tym interwale rano, 3 razy w tygodniu będę robił brzuch w domu. Oczywiście jak mi dojdą plecy do ładu, bo ja jedno z głównych ćwiczeń u mnie to jest kółko, a jeszcze ten odcinek lędźwiowy nie pobolewa. Więc na razie jeszcze tego brzucha nie robię. No i co? No i będę robił właśnie rozciąganie partii, jaka była trenowana dzień wcześniej wieczorem. I właśnie trening brzucha, co powoduje, że będę miał trochę aktywności z rana. Ja teraz też mam kłopoty ze snem, nie ukrywam tego, dlatego mówię, że jest 4:40. A ja już kończę interwał, bo wstałem po trzeciej w sumie, ale starałem się jeszcze zasnąć. No niestety się nie udało. W każdym razie, jak słyszycie, chyba tętno zaczyna mi wracać do normy. Dzisiaj niedziela, ostatni dzień tygodnia i mam zamiar dzisiaj troszeczkę więcej nagrać, bo ta Olimpia sieje Power Fest, a sam sieje Power Fest ze względu na to, że po prostu mam ciężki tydzień, dużo roboty, ale pozytyw jest taki na pewno, że moja praca magisterska jest praktycznie na ukończeniu totalnym. Już oddałem promotorowi wszystko, łącznie z zakończeniem. Wszystko mi zaakceptował, jedyne co zostało to jeszcze właśnie zakończenie musi sprawdzić. Korektorka też już mi wysłała wszystko, więc wszystko jest git. Czekamy tylko właśnie na to, aż promotor wyśle mi zakończenie. Jak wyśle mi zakończenie, no to wtedy wysyłam je do korektorki. Jak korektorka je zaakceptuje, no to całość wysyłam wówczas, o, piąta. Całość wówczas drukuję, zanoszę do dziekanatu i czekamy na termin obrony pracy magisterskiej. Więc nie ukrywam, że dość poważny, dość duży kamień z serca mi spadł, bo jeszcze niedawno byłem w czarnej dupie. Miałem straszne zaległości, wszyscy byli na etapie połowy trzeciego rozdziału, a ja byłem na etapie kończenia pierwszego. Ale dlatego też przez ostatni miesiąc mniej więcej, czy tam półtora miesiąca, no kanał prawie zamarł, bo trzeba mi życzyć priorytety. Moim priorytetem na ten moment jest ukończenie pewnego etapu swojego życia, czyli studiów. No i nie ukrywam, że mam ambicje, aby skończyć to z bardzo dobrym wynikiem. Dlatego tak to wyglądało. Teraz będę miał troszeczkę więcej czasu, ze względu na to, że w wolnych chwilach nie będę musiał siedzieć nad pracą magisterską.
Więc na pewno coś się będzie więcej działo na kanale. No i co? No i to chyba wszystko na ten moment. Mam taki plan chytry, aby troszeczkę poprawić jakość tych vlogów od przyszłego tygodnia, czyli od jutra. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie ukrywam, że teraz dość sporo pieniędzy, jakie udało mi się odłożyć w jakimś tam przeciągu roku czasu, powiedzmy, dość sporo kasy inwestuję, bo trzeba opuścić strefę komfortu. Nie ukrywam, że na ten moment sytuacja finansowa moja wygląda tak, że na jakimś tam poziomie sobie żyję i jest mi z tym dobrze, aczkolwiek nie jest to jeszcze poziom zadowalający, patrząc pod kątem mojego rozwoju, czy to w kulturystyce, czy ogólnie w stopie życiowej. Na ten etap mojego życia, kiedy jestem sobie sam, mieszkam sobie sam, to w zupełności mi wystarczy, ale ja już mam 27 lat i może nie to, że myślę o zakładaniu rodziny, ale no nie ukrywam, że gdyby się pojawiła jakaś partnerka życiowa, no to nie interesują mnie znajomości na jedną noc, więc bardziej zaczynam się, jak gdyby chciałbym się bardziej ustatkować w życiu, jakoś założyć stabilne życie w miarę. No nie ukrywajmy, że to się wiąże też z wydawaniem kasy, więc mówię, na ten moment to, co mam, jako mi w zupełności wystarczy, ale jest to za mało, jeżeli bym chciał coś ogarnieć więcej. Dlatego też podjąłem pewne decyzje w ostatnim czasie, trochę hajsu poszło, zobaczymy, albo za miesiąc czy dwa miesiące się okaże, że są to dobrze zainwestowane pieniądze, albo się okaże, że przejebałem parę tysięcy. No ale jebać to. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to się mówi. Też mam zamiar w najbliższym czasie zainwestować trochę jeszcze w sprzęt w związku właśnie z PFF, aby te materiały były dla Was przyjemniejsze do oglądania, aby mi się łatwiej pracowało przy ich obróbce i tak dalej. Dlatego, no, jak to zawsze bywa, kasę się odkłada długo, a potem się ją wydaje w minutę. I tak to mniej więcej teraz wygląda. No cóż. Taki los. Dobra, kończę, bo już gadam 7 minut, więc troszeczkę nadgoniłem. A jeszcze dzisiaj parę rzeczy się na pewno wydarzy. Sobie było tyle na ten moment i do zobaczenia. Trzymajcie się. Zrobione. Administracja USA twierdzi, że to oryginalny film oglądany o Bin Ladenie. A tu mi się zaczyna robić wolnoważe. Wołowina. Nic w niej nie ma, prócz samej wołowiny na wodzie, ale będzie petarda. Ale nie zdradza swoich emocji. Do zobaczenia. Dobra, witam Was w dalszej części dnia. Jest godzina 16:15. Miałem iść na siłownię po około 19:00, ale będę szedł teraz, bo Łukasz jednak nie idzie dzisiaj. A jeszcze muszę wziąć jajka w prochu. Jedne dla siebie, a drugie dla jednej osoby, bo zamówiła, akurat jest z Łodzi, więc jak chcecie zamawiać, to zamawiajcie, cały czas te jaja są w prochu. No więc pójdę teraz od razu załatwić dwie sprawy za jednym ogniem i jeszcze oczywiście mój trening pleców. Wezmę statyw, bo w sumie mi się nigdzie nie śpieszy, to może jakąś tam seryjkę dla Was nagram, zobaczymy. Dobra, że będę jakoś zapełnić tą Olimpię, bo mówiłem, że w niedzielę będę więcej nagrywał, więc trzeba słowa dotrzymać. Rozmawiałem też dzisiaj z Pawłem z DSM-u. Paweł, pozdrawiam Cię, czekam kurewsko na to, o czym mi powiedziałeś, w każdym aspekcie, a smalec jest już w lodówce. Do zobaczenia. No i król promocji zadowolony. Znowu kupiona tani, dobra rzecz. Oczywiście ja się na mnie spinam jakoś, że jajka farby są zajebiste, bo wcale nie są. Ale w tej cenie, gdzie normalnie kosztują 3,29, a tutaj parę groszy raptem drożej, a są z wolnego wybiegu, to jebać to. A teraz ja jestem na swoim wolnym wybiegu, czyli
Wchodzę do chili. Windy nadal nie używam. I zaraz zaczynam rozpierdol. No dobra, drogie dzieci, ja już jestem po treningu pleców. Nie nagrałem wam oczywiście wszystkich ćwiczeń, ale większość macie z troszeczkę innej perspektywy niż było to wcześniej. No co, to był chyba ostatni trening w tym trybie treningowym, jeżeli chodzi o plecy i ogólnie jakąś partię. Jutro poniedziałek, dzień wolny od treningu, pierwszy od tygodnia, bo teraz tylko poniedziałki są wolne. Zobaczymy, jutro będę gadał z trenerem, czy zmieniamy ten trening, czy nie zmieniamy. Szczerze to chętnie bym zrobił nogi, albo dwójkę, albo czwórkę, no ale jeszcze te plecy nie doszły do siebie w 100%. Ten odcinek lędźwiowy, więc no, na razie jeszcze odpada. Może zobaczymy, jeżeli we wtorek będę się spoko czuł, no to zrobię na maszynach, żeby były odciążone lędźwia, więc może jakieś prostowania, uginania. Ewentualnie suwnica. Zobaczymy, jak to będzie. No i to tyle. Tyle na ten moment. Ja wracam do domu. Trzeba zjeść, umyć się, przygotować sobie jedzenie na jutro, aczkolwiek to w sumie mogę zrobić jeszcze później, bo jutro rano nie otwieram chili, więc idę do pracy dopiero na 11. Więc teraz trochę wolnego czasu dla mnie. No. Pamiętacie wołowinę? Przed wyjściem. Oh yeah. Zaraz będzie jedzony. Niam, 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 niam. A tu jajeczka. Papier. Ręczniki papierowe dokładniej. Nowa gąbeczka. Przed chwilą wypakowana. Popakowanie po ziemniakach, które tu się właśnie robią. Ale nie tylko te, bo to była końcówka. A kupiłem na rynku ostatnio młode, bo się pojawiły. No. Zaraz za 6 minut będę jadł ziemniaczki, wołowinkę i może w końcu dojdę do siebie. Elo. No dobra, godzina 21.44, ja w końcu jakoś żyję. Jest to spowodowane tym, że zjadłem z 2 godziny temu swoje ziemniaczki, które widzieliście z wołowinką. No i w końcu dzisiaj, to jest w sumie koniec tego dnia, a ja się w końcu czuję dobrze. Tak jak się na masie czułem cały czas. No ale takie są uroki redukcji. Tu mi się przygotowuje mój ryż basmati 140 gramów, ponieważ byłem u trenera wczoraj, no. Wczoraj byłem u trenera i ustaliliśmy, że jak miałem 75 gramów ryżu na posiłek, to teraz mam mieć 70, czyli 10 gramów ryżu mniej. Wiem, że dla większości będzie to śmieszne, że takiej ilości się odejmuje, ale jak trzymacie michę w 100% i codziennie jecie te same składniki, to nawet takie zmiany mają znaczenie. No i co? I to jest jedna kwestia. Tutaj już mam przygotowane mięsko, kurczaczek, który był mrożony. Jak widzicie, zamrożony kurczaczek, ale on już jest, on był przygotowany, a później zamrożony. Zresztą, jeżeli ktoś nie wie, no to proszę bardzo, tutaj mam całą jeszcze michę takiego zamrożonego kurczaka. To jest bardzo wygodny sposób robienia, że przygotowujecie sobie mięso,
Ono później stygnie, mrozi ci już przygotowane, później zamrożone mięso wsadzacie i jak ono się rozmrozi samo, to jest dokładnie takie, jakbyście je dopiero co zrobili. Tam jeszcze, bo jak byłem wczoraj u babci, to dostałem trochę kuraka. No a tu na dole lody, które zjem na koniec redukcji. To, co wam kiedyś pokazywałem. Taką mam taki fetysz, że jak są te tygodnie w Lidlu jakieś tam tematyczne i są lody, to kupuję, więc tutaj mam lody z tygodnia greckiego o smaku jogurtowym. Tu jest dokładnie kwestia smakowa, już wam mówię jaka. Lody z jogurtem typu greckiego, syropem miodowym i karamelizowanymi orzechami pekan. No, to tak to wygląda. Oprócz tego jeszcze z tygodnia hiszpańskiego też dwa razy lody wzięte. Jedne są o smaku jakiś z migdałami coś. Czekajcie, bo to tutaj jest migdałowo-miodowe i migdały. A drugie są to było jakieś dziwne z tego co pamiętam. Czekajcie, gdzie tu jest po polsku? O, czekajcie, chyba mam. Jest. Lody dolce de leche, jakieś lody karmelowe z kremem karmelowym. No, czyli jedne karmelowe. Proszę bardzo, tam mamy karmel. Tutaj są te drugie, które wam czytałem przed chwilą, migdałowe, czyli karmelowe, migdałowe. I tutaj te włoskie, znaczy greckie. Jak będą jakieś inne tygodnie, na przykład amerykański, no to będę kupował też zajebiste właśnie lody migdałowe, bo to są po prostu, one są genialne, lody migdałowe, czy właśnie też orzechowe z tygodnia greckiego, z tygodnia amerykańskiego, więc bum, tak to wygląda. Tu jak widzicie moje opakowanie po hydrolizacie, które aktualnie robi za kosz. Wyrzucam to po prostu śmieci dzisiaj tak na szybko, bo jutro rano chcę to wyrzucić, więc żeby było mniej w worku na śmieci. Smak pistacjowy to był hydrolizatu. No i co teraz? Tragedia, co? No nie do końca, bo jak wczoraj byłem w kulcie ciała też, to co? Następny hydrolizat. Ten kolejny jest o smaku po włosku zabijane pewnie, jakoś tak to się czyta. Po angielsku egg flip, a po naszemu air koniak, bądź też adwokat. No, więc tutaj się skończyła pistacja. Ale już jest następna, dlatego ja sobie bardzo cenię współpracę z Kultem Ciała, dziękuję bardzo, bo najlepsze suplementy po prostu mam i nie muszę się spinać nad tym. I co, coś dla was jeszcze? A, i coś jeszcze, co wczoraj widziałem, czekajcie, zamieszam ten ryż. Na razie mój rice cooker leży w odstawce, ponieważ no, jak mam 140 gramów ryżu, to jest to bez sensu. Trochę zmniejszymy ten gaz. To jest to bez sensu, żebym go używał. Tu muszę trochę szklanki umyć, to jest czyste, bo wyschło już nawet, więc tylko trzeba pochować. Ale coś tu jeszcze mam dla was do pokazania z suplementów, bo jedna rzecz doszła. Tutaj Slimpak jeszcze, którego notabene teraz używam rano przed interwałem. Ma dużo kofeiny, więc jest szybciej niż kawa. Witamina C mi się skończyła, którą miałem i teraz witamina C streka z lizyną dodatkowo. Więc teraz bym to stosował. Bardzo fajny produkt, bardzo fajnie wychodzi cenowo, dostępny w Kulcie Ciała również. Macie w środku miareczkę i sypiecie sobie 1 gram. To jest 300 gramów prochu, więc jest to naprawdę bardzo wydajne i na bardzo długo starczy. Oprócz tego oczywiście moje witaminy Orange Triady, też z Kultu wszystko. Tutaj moje detoksy, które cały czas stosuję. Ewentualnie jeszcze tutaj macie, proszę bardzo, guaranę. Aktualnie ją odstawiłem, żeby troszeczkę zamienić ten rodzaj kofeiny. Aktualnie Slimpak leci rano. Tutaj jeżeli ktoś myśli, że to są masła, to nie są masła. Są opakowania po maśle, a w środku jest po prostu więcej zieleniny typu właśnie lucerna i te inne tam chlorelle i tak dalej. Więc to jest to. A propos masła. Proszę bardzo, mamy tutaj masło z KFD, przypominam, Mr. Muscle. Naturalne masło orzechowe z migdałów i Mister Masa naturalne masło orzechowe zwykłe. I a propos masła orzechowego zwykłego, będzie dla was konkurs pod koniec tego tygodnia. Dokładnie on będzie w piątek ogłoszony na Facebooku, więc śledźcie. Mogę tylko podpowiedzieć, że ma to związek właśnie z tym masłem, jak również z tym od
autoproduktem, czyli galaretką dietetyczną. Co w niej jest fajnego? W niej jest fajne to, że tu jest samo białko. Więc jeżeli ktoś ma naprawdę jazdę na słodkie, no to proszę bardzo, nic dodać, nic ująć. Może sobie śmiało nawet na redukcji to stosować. Więc ja na razie tego nie używam, ale mam. Więc czekajcie do końca tygodnia na informacje. I tyle. Ja wracam tutaj teraz na szybko do gotowywania ryżu. Jutro najpiękniejszy dzień tygodnia, czyli poniedziałek. A dlaczego najpiękniejszy? Bo teraz jest to jedyny dzień bez treningu, bez interwału. Więc jedyny, kiedy tam trochę odpoczywam. No i co? I to tyle. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten tydzień. Czy ja wam wszystko powiedziałem? A, jeszcze została kwestia z interwałem. Dlaczego? Bo teraz lekka zmiana. No, zmiana polega na tym właśnie, że interwał będzie rano. Nadszcza, nie po treningu, zobaczymy jak to się sprawdzi. Rano już dzisiaj właśnie kręciłem, zresztą widzieliście, to było nagrane. No, zresztą w sumie to już o tym mówiłem właśnie z rana. Jest to chyba, nawet nie chyba, na pewno ostatnia Olimpia kręcona w taki sposób. Następna od jutra, ze względu na to, że już praca magisterska jest praktycznie skończona. Mam więcej czasu, więc trzeba się troszeczkę zacząć bawić tymi materiałami. Zresztą efekt zobaczycie za tydzień pierwszej takiej zabawy. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dobra, kończę. Robię tutaj jedzonko. Wyciągam pranie, żeby się do rana wysuszyło, bo zrobię też pranie. Taki jestem cwany. I do przyszłego tygodnia. Pozdro.